Bolesław Prus, lokator Poddasza Czyta Anna Piotrowska Uczony reb, lajzer Kowronek poprawił aksamitną krymkę na siwiejącej już głowie, wytrząsnął na ziemię i schował w tylną kieszeń prunelowego hałata porcelanową fajkę i stojąc na środku brudnej sieni głęboko rozmyślał nad tym, za którą też wyjrzeć ma bramę. Jeżeli wyjrzy za zieloną na ulicę, może zobaczyć tam rzeźnika pędzącego woły, starą babę z konewką, chlebem lub butelką w ręku, a w każdym razie brunatny drewniany dom, którego parter zajmuje blacharz i waciarz, a facjatkę pan Lajzer. A w każdym razie brunatny drewniany dom, którego parter zajmuje blacharz i waciarz, a facjatkę... Pan lajzer skrzywił się, odwrócił i postąpił parę kroków ku bramie żółtej. W tej stronie wszystko należy do niego. Ten stróż pokornie stojący z czapką w ręku, i to kwadratowe podwórze z wielką szopą na środku, i te poduszki czerwone, pierzyny w niebieskie kratki suszące się na słońcu, i ta o dach szopy oparta drabina, gdzie na trzecim szczeblu od ziemi dokonuje cudów zręczności pejsaty Dawidek. Najmędrszy ze skowronków, jacy egzystowali na świecie. Wszystko to należy do niego. Czy tylko to? A tenże za szopą dom drewniany, mający osiem okien na górze i pięć na dole. A tenże drugi na prawo z trojkiem drzwi i dachem blaszanym. A ten chodnik, po którym mały josek ciągnie na sznurze przewrócony do góry nogami stołek. A ta na lewo zbutwiała parterowa rudera, pod którą na stosie desek gnijących igra troje brudnych i obdartych dzieci, a goj bednarz z hałasem podbija wielką beczkę. Smutna rudera. Żadna deska w jej ścianach nie przystaje do drugiej. Żadne drzwi nie domykają się. Żadnego okna otworzyć nie można, żeby się nie rozleciało. Z czerniałym chem porosły dach. Tworzy tak zawikłaną powierzchnię wichrowatą, że najznakomitszy geometra nie podjąłby się jej badać, a przykrywa takich biedaków. A, takich biedaków, że miłosierny replajzer już piąty miesiąc ociąga się z wymówieniem inkomornego. Żółtawe oko skowronka zatrzymało się na ostatnim oknie facjatki, skąd przez wybite szyby od godziny już buchają kłęby pary. Tak wielka ilość pary zdradza wielki ogień, a zbyt wielki ogień, ach! mruknął uczony żyd, oni mi jeszcze domy spalą. I zwolna postąpił ku bednarzowi. Niech będzie pochwalony, Marcinie, na wieki wieków, odparł bednarz, składając narzędzia i dotykając ręką czapki. Co u tego Jakuba taki ogień w izbie? To ona gotuje wodę do prania. Mm, a jak tam z nim? Bednarz machnął ręką. Wun tam czasem wygląda jak pijany, ciągnął Żyd. Gdzieś zaś tam pijany. Zwyczajnie spadł z rusztowania i z onych czasów zrobił się taki jakiś to e, objaśnił Bednarz. – Nu no, ja to Zara pomiarkowałem. Wun raz u mnie drwa rąbał, ale wnet godziny nie porąbał i ustał. Że mu we szpitalu nic nie pomogli? A co tam mieli pomóc? Nawet mu nogi nie zgoili. – Franek, Franek, chodź no tu! – odezwał się głos z facjatki, a rozmawiający ujrzeli w wybitym oknie owiniętą w żółtą chustkę głowę kobiety. Najstarsze z obdartych dzieci, które na widok gospodarza kryły się między gnijącymi belkami, pobiegło na schody. – To jego dzieci? – spytał Lajzer. – A jego? – odparł Marcin. – Troje na dole, a dwoje chorych w izbie. – Owa! – mruknął Żyd i pochyliwszy głowę, począł przysłuchiwać się rozmowie na górze. – Gdzie wczorajsze kartofle? Co były w ręce? Co? – pytał gniewnie głos kobiecy. – A bo ja wiem, Matusiu – odpowiedział z pewnym wahaniem głos dziecinny. – Łżesz, boś sam zjadł w nocy. Józia cię widziała. Ja ci dam! – jak Boga kocham, Matusiu, żeby mi ręce i nogi połamało, żeby mnie cholera! piszczał chłopak przy akompaniamencie uderzeń. A masz, a masz! krzyczała kobieta. To będziesz łgał? Będziesz kradł? Będziesz się przysięgał? A masz! Każdemu wyrazowi towarzyszył trzask mokrej ścierki upadającej na różne części ciała chudego i brudnego chłopca, który zanosząc się od płaczu mówił. A co ja temu winien, że mi matusia jeść nie dają, co? bom to jadł kolację? Abom jadł śniadanie? Co? I jeszcze mnie matusia biją za to! zrobił się straszny wrzask, w którym oprócz bijącej matki i bitego pacjenta wzięło udział dwoje dzieci na górze i dwoje na dole. Zniecierpliwiło to żyda, który po chwili namysłu wszedł do sieni, z sieni na brudne i ruchome schody, i sapiąc ze zmęczenia stanął na progu izby pełnej pary, zaduchu i woni mydła. Jakubowa, pani Jakubowa, co u was zawdy takie krzyki? zaczął przybyły. O, to pan gospodarz, zdziwiła się licho ubrana kobieta, a potem płacząc dodała. A cóż ja pocznę, nieszczęśliwa z tymi Bachorami, kiedy się nic przed nimi nie uchowa i niczym ich nie nakarmi? Ten roboty nie ma, dzieci pięcioro, wszyscy wołają jeść, a ty choć sobie ręce do łokcia pozdzieraj, choć się sama rozedrzyj. Ja wam co powiem, moja Jakubowa, przerwał oburzony lajzer. Że wy biedni to jest prawda, ale że wy mi wiele nieporządków w domu robicie i nie płacicie, to także prawda. Zawdy u was pranie, wylewanie, suszenie, ze świecą po strychu chodzenie, zawżdy krzyk, a zapłaty nie ma a pięć rubli winniście. Wy mi głowę rozkrzyczycie, wy mi domy spalicie, wy. wy się wyprowadzić musicie. Już ja i was, i waszych pieniędzy widzieć nie chcę. Panie gospodarzu, zawołała kobieta, niechże pan tego nie robi, niech pan jeszcze będzie cierpliwy. Co to cierpliwy? Ja już jestem pięć miesięcy cierpliwy. Może się też pan Bóg nad nami zlituje i staremu da jaką robotę, to się jeszcze wypłacimy. – Robotę, robotę – mruknął Żyd. – Albo wy dbacie o co, albo wy nie wygnaliście od siebie jednej lokatorki. – To jest prawda, panie gospodarzu, ale widzi pan gospodarz, ona to była takie nic dobrego, że panu i nam wstyd robiła. – Niech się pan Lajzer zmiłuje – mówiła dalej składając ręce – Niech się pan zmiłuje, przynajmniej nad tym drobiazgiem! Gospodarz spojrzał po izbie, gdzie wszyscy jej mieszkańcy znajdowali się w komplecie. Troje chudych z nadmiernie wielkimi brzuchami dzieci kryło się między balią a stołem zarzuconym mokrą bielizną. Czwarte, okryte jakimś czarnym łachmanem, leżało na łóżku. Piąte w drewnianej pace na słomie. A ich nędzny ojciec z rozczochranym włosem, najeżonymi wąsami, z bojaźnią w oku, stał oparty o komin obok cieknącej konewki, na której siedział przed chwilą. Poważną twarz Żyda przebiegł dreszcz wzruszenia. Co tam temu? spytał już łagodniej, wskazując pakę. Coś kaszle, panie gospodarzu, odparła matka. A temu co? ciągnął, wskazując łóżko. To dziewczynka oparzyła się niechcący ukropem. Owa! syknął gospodarz i zwracając się do Jakuba dodał: A jak z wami, Jakubie? Biedak wstrząsnął głową, skurczonymi palcami podrapał komin, lecz milczał. No, odpowiedz, że panu gospodarzowi, wtrąciła żona. Jakub poruszył ustami, wlepił niespokojnie swoje okrągłe oczy w twarz gospodarza, lecz znowu milczał. Zostańcie z Bogiem, szepnął Żyd i nagle opuścił izbę. Niech pan Bóg prowadzi, odpowiedziała kobieta, wychylając się przez poręcz za schodzącym gospodarzem, którego w sieni zatrzymał Bednarz pytaniem: A cóż, panie Lajzer? Niech go Bóg ratuje. To bardzo biedny człowiek, odparł Żyd i poszedł dalej. No Bogu dziękować mówiła pani Jakubowa, znęcając się nad jakimś podejrzanej formy szmatem, który gwałtownie i rytmicznie targała prawą ręką, przycisnąwszy go lewą do dna napełnionej wodą bali. No Bogu dziękować, szczęśliwieśmy dzień zaczęli. Woda gorące je, mydło je, roboty mamy na jakie pół rubla i gospodarz ustatkował się na jaki miesiąc. Franek, nie grzeb patykiem w kominie, bo jeszcze coś zmalujesz. Za parę dni u sklepiczarki umyje podłogę, to nam może znowu zacznie borgować. A może i przyśle swego siestrzanka, co to je u Felczera, żeby Juzi poradził. Maniusiu, weź się do kartofli. Franuś, a biegaj do sklepiku i wyproś bułeczkę chleba, to się odda pojutrze. Moszkowa gadała, że ten siestrzanek to zdatniejszy od innego doktora, więc może by on i tobie, stary, co poradził. Oj, Matusiu, tak mi kole... Szepnął chłopak w pace i zakaszlał. Niech kole, to i ty jego kol, co ja tobie poradzę? odparła kobieta. Posłuchaj stary, zwróciła się do osłupiałego męża: Odwidzisz przecie to i twoje dzieci. Pomóżże im. Oj, bodajem ja była pierwej oślepła, niżem wyszła za ciebie. W tej chwili zatrzeszczały i zadudniły schody, a na progu izdebki ukazała się jakaś kobieta jeszcze młoda, lecz wynędzniała i ubogo ubrana. Moja złocista pani Jakubowo, zawołała, przybyła. A oddajcież co prędzej statki, bo mi stara chyba łeb kręci. Statki? Spytała przerażona praczka. Statki, a jakże ja dokończę? Cóż ja na to poradzę, moi ściewy? Póki mogła, po tym wam w sekrecie pożyczała, ale jak się wydało, starani słyszeć o was nie chce. Woła, że pójdzie do cyrkułu, wyzywa od złodziei i powiada, że jak jej w moment nie oddacie bali i sagana, to wam policjantów naśle z całej Warszawy. Praczka schwyciła rękoma za krawędź bali. Nie dam bali i nie dam Sagana, nic nie dam. Ja tu nigdzie statku nie dostanę, a w domu nie ma co jeść i robota pilna. Przybyła załamała ręce. Bójcie się Boga, co wy gadacie? To za moje dobre serce chcecie, żeby i mnie i was do cyrkułu powiedli kumo! Dzikie uniesienie biednej matki we łzy się rozpłynęło. Cóż miała robić? Jak mogła nie oddać rzeczy, które nie były jej własnością? To też nie dziw, że po kilku minutowych prośbach i zaklęciach sama wreszcie wydobyła mokrą bieliznę z bali i sama pomogła wylać z naczyń do rynsztoka wodę gorącą. Dla której przechowania nawet Marcin poczciwy bednarz nie mógł jej statku wynaleźć. Drobny ten na pozór wypadek obezwładnił biedną kobietę, która siadłszy na jednym stołku w izbie i ukrywszy twarz w fartuch zaniosła się od płaczu. Od tobie, stary, żona, od tobie dzieci, wołała szlochając. Chciało ci się żenić, masz teraz. Wszystko się wali na moją biedną głowę. A jakąż ja radę dam, kiedy z izby ostatni żeleźniaczek i balijka między Żydy już poszły? We drzwiach stanął smutny i zadyszany Franek. Matusiu, rzekł, we sklepiku nie chcą dać chleba. Jeszcze mówią, żeby Matusia za dawniejszy zapłaciła. Ale a skądże ja zapłacę, kiedy ostatni grosz na mydło wydała? Matusiu, szepnęło chore dzieci z łóżka. Matusiu, chyba my już dziś nic nie będziemy jedli. I uroniwszy te słowa, biedactwo utkwiło bojaźliwe spojrzenie w zapłakanej twarzy matki. Od palącego duszę wzroku dziewczyny Jakubowa odwróciła oczy w inną stronę, a tam zobaczyła pożółkłą twarz kaszlącego chłopca, który ze swojej paki wytknął najeżoną głowę. Spojrzawszy ku drzwiom, spotkała trzy pary lękliwie pytających o chleb źrenic. Zwróciła się wreszcie ku kominowi, lecz i tam znowu dostrzegła oczy okrągłe, zapadłe oczy swego biednego męża, utkwione w nią z jakimś bezsilnym wyrazem. Wówczas w sercu tej kobiety żal i rozpacz przemieniły się we wściekłość. Łzy jej oschły, a przed chwilą uboga praczka zamieniła się teraz w wilczycę, która wietrzy niebezpieczeństwo i postanawia bronić szczeniąt. Słuchaj-no, stary, syknęła przez zaciśnięte zęby do męża, kładąc mu na ramieniu ciężką, spracowaną i jeszcze wilgotną rękę. Słuchaj i ruszno się, bo w domu nie ma nic! Stary milczał, żona wstrząsnęła nim. Słuchaj, stary, rać co teraz, boś ty chłop, a mnie już wszystko z rąk ucieka. Idź między ludzi i dostań robotę albo użebraj, co, byle chleb był w domu, bo ja tu z dzieciskami nie wytrzymam. Stary znowu milczał i błędnym okiem patrzył przed siebie. Żona pochyliła się nad nim jeszcze bardziej i głucho szepnęła. Idź już, powiadam ci idź. Zrobisz czy nie zrobisz, to idź, byleś mi z oczu zszedł. Bo albo twoja, albo moja śmierć. Nędzarz ocknął się. Czy zrozumiał, co trudno zgadnąć, lecz pewne jest, że czuł wszystko. Czuł wilgoć w mieszkaniu, czuł głód, ból okaleczałej nogi, zawrót swojej biednej, rozbitej głowy, a nade wszystko to, że nie ma już dla niego miejsca na rodzinnym barłogu. Gdy wstał z konewki, żona wcisnęła mu czapkę na głowę i z lekka popchnęła ku drzwiom. Nie obejrzał się nawet, lecz schodząc na dół usłyszał głos syna mówiącego – No nie becz, Mańka, tatuś poszedł na miasto i chleb nam przyniesie. Ba, jeszcze i wędzonki, jak dawniej. Wyszedłszy z domu, nędzarz zatrzymał się przed bramą zdziwiony. Dziwiła go jasność dnia i ciepło słoneczne, dziwiły go wesołe twarze przechodniów, którzy mówiąc, nie narzekali ani wołali o chleb, dziwił go obszar ulicy, na której mógł odetchnąć, nie czując woni mydlin i poruszyć się, nie czując na sobie wzroku zrozpaczonej żony i zgłodniałych dzieci. Gasnący umysł rozjaśnił się nieco i Jakub przypomniał sobie, że powinien gdzieś iść i szukać chleba. Iść, lecz dokąd? Ulica ciągnęła się w obie strony. Na lewo bruk był bardzo nierówny, na prawo chodnik. Jakub miał nogę skaleczoną, więc poszedł na prawo. Mógłże pomyśleć, że ów niewyraźny instynktowny pociąg do gładkiej drogi jest jednym z szarpnięć straszliwej machiny przeznaczenia, której niemiłosierne tryby w tym dniu jeszcze zdruzgotać go miały. Na skręcie ulicy zetknął się z jakimś stróżem w niebieskiej bluzie nader pilnie zamiatającym schody nędznego szynku. I zawołał stróż, będzie pogoda, jakiej pan Jakub wylasł, jak się macie! Bóg zapłać, panie Walenty, mruknął Jakub zapewne pierwszy raz od dni kilku, coście wy się tak już z tydzień nie pokazywali? Gadają ludzie, że u was w chałupie bida! Już ci, że bida, odparł Jakub. Roboty nie mam. Roboty, kto ją tam ma? Tak samo jak pieniędzy, tylko Żydy i wielkie panowie mają. No, chodź ta do cukierni. Z tymi słowy wprowadził Jakuba do szynku, gdzie oprócz właściciela, żydka z bardzo chytrą miną, siedział, a raczej drzymał wsparty o dużą kufę jakiś jegomość w pomiętym kapeluszu i wypłowiałym surducie którego barwy najjaśniejsze przy kołnierzu na plecach przychodziły w kolor musztardowy, a około kieszeni w ciemno tabaczkowy. Awa, nasz pan Jakub, wykrzyknął Żyd, taki gość, chyba węglem w kominie zapisać. Co się to z panem Jakubem rabiało? — Niech no Jankiel z spagatówki tu postawi, no prędko, zakomenderował Walenty. – Pan Jakub jeszcze robi umulazę? – Aha, robi. Zleciał na łeb z rusztowania i teraz emeryturę dostał. – No, pranzy wódki – odparł Walenty. – A pieniędzy? – spytał Żydek, zakładając ręce w tył i chwiejąc się na rozkraczonych nogach. – Jakie pieniądze? A bez pieniędzy to nie łaska, ja funduję – huknął pan Walenty. – Pan Walenty funduje? – — N, to stegie chlebie, to stegie mąkie. — No, nic nie będzie stegie — zakonkludował Jankiel. — A panu Walentemu? — ocknął się wypłowiały jego mość spod kufy. — A, moje uszanowanie! — Cóż to za obdartus z panem Walentym przyszedł? Niechże mam honor poznać. — To mój kamrat — odparł stróż. — Pan Jakub, co był u mulazy, ale rozbił się i tra roboty suko. A, roboty w szynku? Głupstwo robota. W całej Europie nie znajdzie roboty, tylko wódkę w wódkę, jeżeli ma pieniądze. Jankielu, mój szczupaczku, a daj no mi tam kieliszczynę. Znowu na burg? – spytał Żyd płaczliwie. Już mi pan Ignac tyle od rana winien i jeszcze chce? Com ci od rana winien, ty psi flaku? Ja tobie winien. Może nie? Pan Ignac z samego rana zjadł obazanek. Potem wódki wypił, potem znowu wypił i znowu zjadł i znowu wypił ze dwa razy i znowu chce pić. Panie Ignacy, zaczął Walenty, ja sobie myślę, może by pan Jakubowi jaką prośbę wystafirował do państwa, żeby choć trochę ciekowi dopomóc? Prośbę temu obdartusowi, dziwił się pan Ignacy, widocznie bardzo pobłażliwy na usterki swojej garderoby. To się na diabła nie zdało. Mnie zapytajcie, co prośby znaczą. Mnie, bo ja sam chodził z listem, gdzie było napisano A, Wódki, psia, wiaro. Nie ma wódki, odparł Żyd. W liście moim, ciągnął pan Ignacy, stało wyraźnie napisano, jako ja, Ignacy, od urodzenia głuchoniemy, a przytem zbankretowany majster, polecam się w zgle Względom jaśnie Wielmożnych i Wielmożnych Państwa. I co myślicie? Może myślicie, że oni wspomagają kogo? Sto diabłów tam. Oni umieją wyzywać tylko od pijaków. Mnie! Mnie samego nazwali pijakiem! Wódki, bydlęcy ogonie! Bo cię zabiję, spalę, zaskarżę! W tej chwili wpadła do szynku jakaś zaperzona kobiecina z okrzykiem. Ty znowu w szynku, nic poniósł znowu, a ja ci tu... Magdziu, Magdusiu, zaczął zdetonowany Walenty. Ja nic, ja tylko z Jakubem. Z Jakubem? Wrzasnęła żona. I ty się nie wstydzisz chodzić z Jakubem, co jest gorszy od dziada i bo sam nie ma co jeść i jeszcze dzieciom chleb odbiera? To powiedziawszy, schwyciła męża za kołnierz. Waluś... Nie daj się, mój cynaderku, zachęcał go pan Ignacy. Jeszcze i ty, pijaku, i ty? Ja wam obóz sprawię! I po tej groźbie zepchnęła męża i pana Ignacego ze schodów na ulicę, rozdając między obóz wielką wprawą po parę kopnięć nogą, od której na surducie pana Ignacego bardzo wyraźny ślad pozostał. Jakub wyszedł za nimi. Fiu, jaka jędza. Zwrócił się do biedaka Ignacy, gdy już małżeństwo znikło im z oczu. Prawdziwa łaska Boża, że mi jej w moje ręce nie dostał, Hiu! tak pogwizdując i zataczając się, schwycił pod rękę Jakuba i pociągnął go za sobą. A jak ci tam, moja miętóweczko? zaczął. Jakub, odpowiedział oszołomiony biedak. Otóż widzisz, mój ja, Jasiu, powiem ci tyle, żeś głupi, kiedy szukasz roboty. Robota to nie dla takich jak ty. Robota to głupstwo, wszystko głupstwo. Przy tych słowach blada i napuchła twarz pijaka okazywała wielkie zmartwienie. Powiadam ci, prawił dalej. Y, jak ci tam? Jakub. Powiadam ci mój ja, Cusiu, wszystko głupstwo i to słońce. O! Ja zawsze kicham, ile razy spojrzę na słońce. Głupstwo słońce! I ziemia, i domy, i bogactwa. Taki, powiadam ci, człowiek z edukacją jak ja utrzymać się nie może. A dopiero ty, o zaślepienie ludzkie, ale jakże ci tam, bo ciągle zapominam, Jakub. Otóż powiadam ci, mój Jędrusiu, ja z moją szlachetnością w sercu, żebym miał dzieciom chleb odbierać i być niepotrzebny na tym świecie, powiadam ci, poszedłbym na most i słowo honoru hult w wodę, żeby nikomu nie zawadzać, mój Józiu. A może ci świata żal, dodał pan Ignacy, patrząc błędnymi oczyma w twarz Jakuba. — Jędrusiu, turkaweczko moja, nie bądź głupi. Wszystko, co tu widzisz dokoła, to marność, to czczość. Plunąć nie warto, powiadam ci. Nagle urwał i stanął z podniesionym do góry palcem, jakby pragnął powstrzymać grom wzgardy, zbyt pospiesznie rzucony na otaczającą go rzeczywistość. Jakby uznał, że miejsce, na którym znajdują się obecnie, nie usprawiedliwia bynajmniej może słusznego, lecz w każdym razie zbyt gwałtownego wstrętu do świata. Tu wodociąg, tam szynk, w suterynie flaczarnia, a obok niej jeden stragan z pietruszką, drugi z pieczywem, trzeci z wędlinami, przy którym w kociołkach mających formę wanienek gotowały się kiszki i kiełbasy. Pan Ignacy uczuł, że na widok ten mięknie mu serce, zaczął więc znowu, ale już z innego tonu. Wiesz co, mój Fran, jakże, bo ci tam... Jakub, odpowiedział nieszczęśliwy towarzysz. Aha, otóż wiesz, mój Jasieczku, że, że dali Bóg, miałbym wielką ochotę zafundować ci co. Może byśmy też tak kiszeczki z bułeczką? Aż mi pachnie, powiadam ci, jeżeliście łaskawi. A może byśmy, słuchaj, pierwej wódeczki, a potem flaczków? Widzisz, kiszkę jeść pod straganem to strasznie ordynar. I co tam? – odparł Jakub. A gdyby też, posłuchaj no mnie, naprzód wódeczki, a potem kiełbaski. A widzisz, mój Piotrusiu, ja funduję tylko ja, nikt więcej, no ale daj pyska, daj dzióbka, niech cię. To powiedziawszy, pochylił się na prawo i ucałował kołnierz, potem na lewo i zawadził nosem o ucho Jakuba. Ale widzisz, ach, pożycz mi pół rubelka, nic więcej, niech cię Bóg broni, bo ja nie wziąłem ze sobą. Albo ja mam? Skąd bym ja wziął? Odpowiedział smutnie Jakub. Nie masz? O, a chciało ci się prośbę pisać? A chce ci się z porządnymi ludźmi pod rękę chodzić? Dla Boga. I ten bezecny walek zaznajamia mnie z takim hołyszem? Bywaj zdrów, Jacusiu, muszę wstąpić do cukierni, może jest kto znajomy. Adie. Z tymi słowy pan Ignacy wbiegł do nowego szynku i upadł na ławę, pozostawiając Jakuba na ulicy, zwróconego twarzą ku Wiśle, do której stąd było zaledwie kilkaset kroków. Jakim sposobem trafił, kiedy zasnął i jak długo spał Jakub, trudno zgadnąć. Dość, że około zachodu obudził się pod szychtami, wprawdzie rozgorączkowany, lecz spokojniejszy i przytomniejszy niż zwykle. Spał na śmieciach, które rozgrzebywało kilka kur i prosie tuż koło niego i nie zważając na niego jak na rzecz martwą, lecz Jakub był na to obojętny. O kilka kroków od siebie widział on starą i poplamioną lecz jeszcze dość całą czapkę, z której mógłby zrobić bardzo miły podarunek dla swego syna. Nie podniósł jej jednak, tak jakby nie podniósł w tej chwili i woru ze złotem. Poniżej swego ochydnego posłania dostrzegł on dwóch chłopców, widocznie nieznających się z sobą, z których mniejszy rzucał kamienie na wodę, wyższy zaś zdawał się rozmyślać nad sposobem zawarcia z nim znajomości. Jakub uczuł dziwną sympatię dla tych dwóch wyrostków, chętnie by nawet porozmawiał z nimi, tylko że nie mógł jakoś zebrać się na wypowiedzenie pierwszego słowa. Milczał więc i słuchał. Hej tam! – zawołał nagle wyższy. A nie przestaniesz rzucać? No a bo co? – odparł niższy. Bo to, że w mordę dostaniesz, jak będziesz rzucał. O, a za co? Za to, że nie wolno rzucać na wodę kamieni. Nie wiesz, czy co? Kiedy Jakub na próżno usiłował przypomnieć sobie taki dziwny zakaz, mały chłopiec przystąpił do wyższego, który znowu zaczął. Widzisz, ty cybulasie, tego łobuza na górze? I to mówiąc wskazał Jakuba. Może by w niego, z parę razy? Spytał nieśmiało młodszy. A pal go! zawołał starszy. Po tej komendzie kilka kamieni świsnęło nad Jakubem, jeden padł około głowy, drugi trafił w chorą nogę. Jakub syknął z bólu i usiadł na śmieciach, co widząc chłopcy uciekli. Czego oni chcą ode mnie? Co ja im winien? mruknął nędzarz lecz nim zdołał odpowiedzieć na to pytanie, usłyszał za sobą gruby głos. O, znowu jesteś ptaszku? Nie widzieli go tu. Jakub obejrzał się, za nim stał silny i wysoki człowiek wyglądający na stróża. Jeszcze ci się chce co upolować? ciągnął przybyły. Niedawnoś pokradł deski, dziś znowu przychodzisz, kanalio? Ja nie kradnę desek, szepnął Jakub. Nie kradniesz ty, tylko twój brat za ciebie. Ha, Znamy cielisku. Won stąd! Biedak podniósł się. Czego wy chcecie ode mnie, człowieku? Won stąd! krzyknął jeszcze głośniej przybyły i schwyciwszy Jakuba za ramię gwałtownie wypchnął go na drogę. Nędzarz teraz dopiero uczuł, że go noga boli straszliwie, że go głowa pali i język mu z pragnienia wysycha. Chciał jeść, chciał pić, chciał spocząć gdzie, ale miejsca nie było. Na skręcie pustej i niebrukowanej ulicy za stosem belek dostrzegł rudego dziada w starym wojskowym płaszczu i z płócienną torbą na ramieniu. Dziad siedząc układał coś na kolanach i mruczał. Krajanka chleba, za duszę Piotra i Agaty. Suchy chleb, trzy ogórki, żeby Pan Bóg dał deszcz. Może i da. Szóstkę za duszę zmarłe, wieczny odpoczynek. Jakub zrobił parę kroków naprzód. Litościwa osobo, zmiłuj się nad biednym sierotą. Zaczyna dziad raczej skutkiem przyzwyczajenia niż nadziei, aby prośba jego przydać się na co mogła. Jakub stanął. Dziadku, rzekł, jeszcze by mnie się co od was należało. Wam ode mnie? Zawołał dziad zdumiony. – Aj no, wyście dziś jedli, a ja nic. – No patrzaj, nie jedliście. – A to jedzcie, kto wam broni? – mruknął dziad, szybko chowając zapasy. – Takiej nie mam co jeść. – To sobie zaróbcie. On myśli, że teraz dziady to takie wielkie panowie jak dawniej. – Pewnie, że chciałbym zarobić, ale nie mam gdzie. – O, nie mam gdzie. – To się powieście. I powroza nie mam. To go ukradnijcie zakończył dziad z gniewem. Ja tam ani wasz brat, ani swat, żebyście mi głowę zawracali. Wszystkie cierpienia fizyczne i moralne odżyły w biednym Jakubie. Zdawało mu się, że go ze wszech stron otaczają jakieś sieci niewidzialne, jakieś narzędzia męki, przed którymi chciał uciec. Chciał uciec przed swoją nogą krwawiącą i opuchłą, przed swoją głową, w którą tysiące młotów kuły, przed spojrzeniami głodnych dzieci, które jak ostre gwoździe wbijały mu się w serce, przed wyrzutami żony, które jak roztopiony ołów upadały na niego słowem, przed wszystkim. Przed wszystkim. Z tej strasznej zadumy ocucił go brzęk szkła i krzyki. – Give out! Lufcik zbił! Łapaj, trzymaj! To on zbił lufcik. To jego łapać kazano. Jakub rozejrzał się. Był już niedaleko swojej ulicy. Wpadł więc na nią, zmieszał się z tłumem przechodniów i znikł w bramie. Na podwórzu zaczepił go bednarz Marcin. – Nie macie się czego kwapić do domu – Mańka gdzieś zginęła na ulicy, i wasza wyszła za nią z chłopcem, a resztę dzieci zamknęła w izbie. Jakub, nie odpowiedziawszy nic, wbiegł na schody, a ze schodów do komórki pod strych, gdzie były sznury, na których wieszano bieliznę, i garstka grochowin, na których zwykle sypiał. Tu zziajany, rozgorączkowany, wsparł się o jedną z belek i w najwyższym niepokoju począł wyglądać przez dymnik, oczekując na coś. Czekał niedługo, w kilka minut bowiem ukazał się na podwórzu jakiś żyd w towarzystwie kobiety. Marcinie, zawołała do Bednarza kobieta. A gdzie to Jakub siedzi? A na co go wam? Jak to na co? wtrącił żyd. Na to, żeby za szybę zapłacił, co ją zbił. I toście wy, Katarzyno, pokazali drogę do Jakuba? spytał Bednarz kobiety. Przecie to nie darmo, objaśnił żyd. Wuna ode mnie wódki dostanie. — Widać, żebyście wy, Katarzyno, rodzonego ojca za kieliszek wódki sprzedali, mruknął pogardliwie pednarz No, co tu dużo gadać, przerwał Żyd. Pokazujcie, Katarzyno, bo ja nie mam czasu. Zawstydzona kobieta milczała, spoglądając ukradkiem na dymnik, gdzie w półcieniu dostrzegła wynędzniałą twarz Jakuba. — No, gdzie to jest, Katarzyno? — nalegał Żyd. W tej chwili ręce Jakuba podniosły się nad głową. – Dajcie mi tam spokój – odparła kobieta. Głowa w dymniku poruszyła się gwałtownie, twarz przebiegły konwulsyjne dreszcze. – Wynoś się, Żydu – huknął Marcin. – Co się będziesz w cudzym domu rozbijał? Twarz wyglądającego ze strychu Jakuba zrobiła się bladosina. – Za co wynoś? Co to wynoś? Giewaut? Wrzeszczał rozgniewany żydek i na podwórzu rozpoczął się hałas, który dopiero przybycie lajzera z kowronka uciszyło. Stary gospodarz uspokoił poszkodowanego i kazał mu iść do domu. Niech panu Bóg wynagrodzi rzekł biedny bednarz, uchylając czapki. Już na tych biednych ludzi tak się wszystko wali, że aż strach. Teraz oto dziecko im zginęło. I dziecko się znajdzie, odparł gospodarz. I jeszcze dobrze będzie. Ja dziś gadałem o nich z zakonnicą. A zakonnica powiedziała, że starego zabierają do szpitale i dzieci do ochrony. I Jakubowe dadzą robotę. Będzie gut. Jakubie, zawołał Bednarz podnosząc głowę. A zejdź ta ino na dół. Nagle urwał i niespokojnie dodał. Co jemu jest? Co jemu jest? powtórzył wybladły gospodarz patrząc w dymnik. W tej chwili w bramie domu ukazała się praczka, niosąc na ręku znalezioną, śpiącą ze zmęczenia dziewczynkę. Obok niej biegł najstarszy chłopiec z potężnym kęsem chleba, nad którego zmniejszeniem nader usilnie pracował. Zobaczywszy sędziwego Żyda, Jakubowa zaczęła mu dziękować. Ten jednak machnął niecierpliwie ręką i poszedł na górę, a za nim Bednarz i Praczka z dziećmi w towarzystwie kilkorga podwórzowych gapiów. Przed drzwiami komórki gospodarz zatrzymał się i rzekł: "Wejdźcie wy naprzód, panie Marcinie". Lecz i Marcin nie wszedł, spojrzał tylko w głąb komórki przez szczelinę między deskami i cofnął się przerażony. Nie wiedząc o co chodzi, Jakubowa pierwsza stanęła w drzwiach, a za nią gapie. O matko moja boska, zawołała nagle kobieta. A cóżeś ty zrobił najlepszego, Jakubie? Dajcie znać do policji, dodał ktoś. Jakub się powiesił. Oderżnijcie go, może jeszcze ciepły. Nie dotykajcie, bo za to kryminał. Powstał zgiełk i bieganina. Najsprzeczniejsze zdania krążyły między gromadą, która w kilka minut zapełniła korytarzyk i schody. Awa, lamentował gospodarz drżąc na całym ciele. Taki strach, taki grzech, taka kompromitacja. Za co on to zrobił? Ja komornego nie brałem. Ja jego dzieciom dopomagałem, ja zanim do zakonnic poszedłem, a on się powiesił. No róbże tu ludziom dobrze, to oni ci tak zapłacą. Nie gniewajcie się, panie Lajzer, wtrącił niemniej zmieszany bednarz. Bo on to nie przez złość tak zrobił I no przez to, że miał źle w głowie Jemu i sam Pan Bóg daruje Tak narzekali i litowali się dobrzy ludzie A tymczasem przywiązany do krokwi dachu wisiał trupi Biedna głowa jego opadła ku ziemi Lecz na siniałej twarzy Zamiast obłędu, trwogi i boleści Rozlewał się majestatyczny spokój śmierci